Moi mili widzowie, obiecałam wam streszczenia odcinków, jednakże po zastanowieniu się stwierdziłam, że chwilowo nie mam siły na dostarczanie wam tej wątpliwej jakości kontentu. Myślę, że nie warto męczyć w internecie każdej bzdury, którą wydali z siebie redaktor. Mam coraz silniejsze wrażenie, że królestwo redaktora upada, a on sam staje się powoli razem ze swoimi audycjami coraz bardziej niszowym twórcą. Jego audycje wciąż powielają te same schematy. Baby są złe, baby niszczą, baby śmierdzą. Gadzi mózg, Bad Boy i Symetron i oczywiście hejterzy. W związku z tym przebiegniemy szybko przez kilka odcinków, bo ostatnio pojawiła się nowa koncepcja w działalności redaktora. Warto o niej wspomnieć, bo skończy się zapewne tak szybko jak i poprzednie nieudane projekty, a obecnie wygląda na bardzo zwariowany pomysł. Potem przejdę do części drugiej, która zajmuje mnie ostatnio bardziej niż jaskiniowe teorie redaktora. Od młodego chłopaka, co pomaga staruszkom do gangu mutantów. O silnikach i mechanikach, o pani doktor gastrologii, co badała perrektum i wącha palec, by wiedzieć, na co pacjent jest chory. Historia jakiegoś biednego faceta, któremu nie wyjdzie randka, coś o sile przekonywania, ale to się tutaj nic z niczym nie klei. Niby coś o psuciu przyszłości i wyobraźni na życie tego gościa, ale to jakieś puzzle bez środka. Redaktor nigdy nie podrywał, bo był bardzo nieśmiały. To ciekawe, jakim cudem miał 300 kobiet w swojej kawalerce. Potem są fakty medyczne i fakty biologiczne o tym, kiedy kobiety powinny najlepiej rodzić dzieci, ale mnie szkoda o tym w ogóle gadać. Opowiada o tym Nullius in Verba, link w opisie. Opowieść w stylu kiedyś to było, teraz to nie ma. Potem w skrócie odkrywanie Ameryki na nowo, czyli młode kobiety bardziej się podobają mężczyznom, a przystojni mężczyźni kobietom. No i bad boye, bla bla bla, symetryczni faceci, bla bla bla. Jądra nie są symetryczne, bo by się zderzały. Skądś się wzięły pająki i metale ciężkie. Natura tak zrobiła, że kobieta jest szczęśliwa, jak ma dziecko w młodym wieku, a jak wraca z korporacji, zdejmuje szmaty z metalami ciężkimi, pije sojowe latte, wino z Biedronki, ogląda filmy na Netflixie i płacze, bo nie ma dzieci. I wiadomo, teorie z jaskini. Szkoda słów. Brzydki chłopak obrzydza dziewczynę, nawet jak ma dobre serce. Ciekawe, że nasze babcie mówiły, że facet ma być na tyle ładny, żeby był ciut ładniejszy od diabła. To już wystarczy. Tylko wtedy nie było takich facetów płatków śniegu. Nic sobą facet nie reprezentuje, a wymagania wobec kobiet ma niebotyczne i zdziwiony, że jest sam. Dobra, bo tych bredni ani słuchać, ani komentować się nie da. Pan redaktor i jego forum to ilustracja powiedzenia prowadził niewidomy kulawego. A teraz... Ilu ludziom mógłbym pomóc, gdybym mówił? Natomiast jeśli stworzę religię zarejestrowaną, funkcjonującą, działającą, to wtedy wielu ludzi będzie mogło otrzymać pomoc. I teraz na jakich zasadach miałaby się odbywać ta religia? Oczywiście chciałbym uprzedzić Państwa słowa. Wiadomo, że w Polsce była zakładanie związków wyznaniowych patologii. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale mafia pruszkowska w okresie swojej potęgi miała swój własny kościół, bo kościół mógł ściągać jakieś tam samochody, towary bez cła. Ja nie miałem żadnego objawienia. Nie przemówił do mnie gorejący krzak, nie mam objawienia, nie mam jakiejś prawdy absolutnej. To nie jest tak, że, nie wiem, najadłem się grzybów i zrozumiałem, na czym polega wszechświat. Chcę stworzyć Boga. Obraz Boga. No ja nie mogę stworzyć Boga. Ja jestem tylko normalnym człowiekiem, który umrze za jakiś czas. Prochem tej ziemi jestem. Podkreślam, ja nie wiem, czy Bóg istnieje, ale zakładam dla celów terapeutycznych, że istnieje. Ludzie cierpią, a Bóg milczy. I w tej sytuacji ktoś ma mi powiedzieć, ktoś ma szczelność mi powiedzieć prosto w oczy, że ja zrobiłem bluźnierstwo? O nowej religii, o tym, co będzie dalej, o tym porozmawiam, bo powiem Państwu tylko to, że zakładam, żeby Państwo jakieś zdanie mieli, żeby Państwo coś pomogli, ale główny głos mam ja. Dlaczego? Bo przecież przyjdzie z jednej strony katolik, z drugiej strony przyjdzie Żyd, przyjdzie muzułmanin, przyjdzie wyznawca Boga pająk i każdy mi powie, że to nieprawda, że trzeba te jego wierzenia tu zrobić, a najlepiej nie robić, tylko pójść do jego świątyni i służyć jego kapłanom. Dlatego decydujący głos, nie dlatego, że jestem dyktatorem i tyranem, tylko ja muszę mieć. Bo Państwo mają swoje wierzenia. Oczywiście ja też mam swoje. Ale będziemy rozmawiali o tym, co jest dla człowieka terapeutyczne. Jakieś wierzenia bierzemy. Niech za mnie podsumuje wszystkie audycje autora pewna wykopowiczka. Wnioskowanie też nie jest mocną stroną naszego bohatera. Zarówno w artykułach, jak i w planinie panuje chaos. Brakuje istoty rzeczy, rozwagi w doborze słów, koncentracji i z reguły jest to takie gawędzenie o niczym. Treść merytoryczna jest uboga i nie poszerza wiedzy odbiorcy. W tekstach jest wszystko i jednocześnie nic. Tytuł nie pokrywa się z tematem lub jest to tylko krótkie do niego nawiązanie. Trudno jest paplać godzinę na temat, do którego nie jest się przygotowanym lub brakuje wiedzy.
Jasne, że ma prawo do własnej interpretacji, z tym, że im bardziej odbiega od rzeczywistości, a tak jest ciągle, tym częściej naraża się na kpinę odbiorców. I wnioski końcowe są, jakie są, lub ich brak. Wszystko razem jest jednym bałaganem i widać, że mamy do czynienia z laikiem. Dodatkowo rozdźwięk między prezentowanymi tematami, a doświadczeniem życiowym, praktyką, zdobytą wiedzą, edukacją nie wzbudza zaufania, a zachowanie w trakcie audycji odpycha. Ponadto nic nowego, świeżego w treści nie ma. Ciągły retusz tego, co już było, lub dramy. Co do kobiet, to jest zwykłym dupkiem. Myśli, że na kontrowersyjnych i marnych hasełkach wzniesie się ponad ograniczony do paru odbiorców krajdołek. Także, szanowni państwo, no co mogę jeszcze powiedzieć? No była taka, może taka anegdota, taka zabawa. Jeden z krytyków, nie chcę mówić który, śledził nas, gdy chodziliśmy po Wrocławiu, jadąc na rowerze. Tutaj słówko uznania się należy, nie będę mówił dla kogo, bo może sobie ta osoba nie życzy. Aż się sam dziwię, że ja nie zauważyłem. Może już byłem tak zmęczony, a może wcale nie jestem tak spostrzegawczy, jak mi się to wydaje. Ale jeden z chłopaków zauważył właśnie takiego naszego krytyka, bo to nie jest tylko mój krytyk, tylko te towarzysze... Przepraszam, telefon. Przepraszam, telefon miałem i troszeczkę zapomniałem, co mówiłem. Więc to nie jest tylko mój krytyk, tylko każda osoba, która mnie czyta czy słucha, to też jest, no tutaj padają bardzo brzydkie słowa, więc jest to nasz krytyk. No i faktycznie, jak kolega zwrócił uwagę, to faktycznie zauważyłem, było strasznie gorąco we Wrocławiu, a tutaj chyba były trzy warstwy ubrań, jakaś czapka chyba tak, założony kaptur na głowę i na rowerze, tak. Także byliśmy kamerowani, podejrzewam, że nie tylko przez tę jedną osobę, także byliśmy kamerowani, były robione zdjęcia, liczyło to warzycho, że na coś może trafią, a przecież my jesteśmy transparentni, nie mamy nic do ukrycia. Tak więc, no to takie wesołe było, tak? Jak oni po prostu już takie cyrki na rowerach jeżdżą, kamerują. Także, szanowni państwo... Dzięki takim popisom redaktora oraz zamieszaniu, jakie wywołuje w życiu swoich krytyków kolejnymi pozwami, zainspirował mnie redaktor do badań. Co było pierwsze? Jajko czy kura? To znaczy, czy mityczny bloger zadręczał redaktora, czy odwrotnie? Czy to świat jest tak wredny, że szkaluje, hejtuje i stalkuje redaktora, czy odwrotnie? Matematyki, nie? No, można. Można, można. Można. No, na początku się bałeś, jakieś pomówienia, wiesz, że ja tam mówię. Pomówienia? No co? A Bóg wie, co chciałem ci zrobić. No nie wiem, może chciałeś mnie na przykład nożem zgnąć, no skąd mnie to wejdzie? No ale ty mądry jesteś. No co? No ale mądry jesteś, no proszę, co? No gdzie nożem? No po co? Może chcieliśmy na przykład nożem dźgnąć, nie? Ale po co? To odszedłem, no to ale odszedłem, po dobra, co? Bo ktoś mówił, żebym odszedł, jak podpalił, no to... Ale sam się śmiejesz. Śmieję się, no bo to śmieszne, no co? No śmieszne. No, bo... Jak widać, lata mijają, ludzie przychodzą i odchodzą z uniwersum braci oraz z kręgu krytyków. Jedni zastraszeni, inni znudzeni. Redaktor podstawia do pozwów kolejne nazwiska. Co się nie zmienia? Redaktor. No, nie, no dawaj, no zrób normalnie jak człowiek. Co mogę powiedzieć? Nawet nie wiem, co teraz jest. No przeważnie jest, że poderżną mi gardło, czy że coś tam wyrżną, czy tam było, że podpalą tutaj dom. Od lat wszędzie węszy spiski, obraża się o krytykę, tworzy zadymy na kolejnych portalach, wyszukuje informacje o wyimaginowanych hejterach i stalkerach. Od lat niczego mu to nie dało. Ani satysfakcji, ani zarobku z odszkodowań. Od lat mieszka w cudzym domu, pisze utwory od czapy, nie ma sławy, bogactwa, rodziny. Od lat udaje chorobę i żyje w świecie fantasmagorii. Myślałam, że jest sposób na to, aby wyjść z tego klinczu. Zamilknąć, nie dawać redaktorowi atencji. Ale to nie ma znaczenia. Cokolwiek zrobi strona przeciwna panu redaktorowi, on i tak znajdzie hejterów tam, gdzie ich nie ma. Będą na niego wyskakiwali zza drzewa, zza krzaka, spod wody, spod płytek chodnikowych. Będą go śledzić rowerami, samochodami, samolotami, dronami. Najważniejsze jest, aby miał o co płakać na streamach i na forum. On jest jak sławny ostatnio Marcin Mazur, który biega po wszystkich kanałach, gdzie ktoś o nim krytycznie wspomni i wdaje się w niepotrzebne dyskusje. Męczy youtuberów swoim marudzeniem. Widać, że potrzeba mu zainteresowania. Redaktor jest w tej kwestii podobny do pana Mazura. Bez osób mówiących o nim uschnie. Załamie się, gdyż udawanie prześladowanego jest sensem jego życia, a z wyciągnięcia od krytyków pieniędzy w ramach ugód czy odszkodowań chce żyć. Na tym tak naprawdę mu zależy, na łatwych pieniądzach. Nie chodzi tu o ochronę dobrego imienia, gdyż to imię sam zniszczył setki razy, swoim słowem mówionym i pisanym. Redaktor dobrze wie, że jego coaching to blaga, że działka pisane to porażka,
a za coś żyć trzeba. Ode mnie redaktor usłyszy tylko merytoryczne sprostowania, tak jak z obozami koncentracyjnymi, argument za argument. 5 godziny, ale państwo mówię, że mogą państwa nie wpuścić do sądu, dlatego że oni są po prostu druga strona, jakieś tam wnioski składa i tak dalej, no nie chcą, żeby, no wiadomo dlaczego. Kilku Wykopowiczów od tygodni prawie nieaktywnych urosło w oczach Marka do zorganizowanej i niebezpiecznej grupy. Jej celem jest zniszczyć Marka, bo posiada tajną i zakazaną wiedzę oraz przejęcie niszowego forum, na którym piszą niedobitki starej ekipy i trochę świeżaków. Wykopowicze są mściwi, zawistni i zazdrośni, więc poświęcają cały swój czas na walkę z obalającym system Markiem i na przejęcie forum wraz z garstką jego użytkowników. Trzeba być czujnym, bo wrogowie wyskakują nawet z lodówki. Gdyby Marek nie pisał takich historii, to bym nawet nie wiedział, że biorę udział w zorganizowanej akcji przeciwko jego osobie. Jest na forum kilkanaście kont, które stworzyła ekipa z Wykopu, ale nie tylko. Tracą po kilka złotych, rzadkość, i rosną w popularności. Są to konta trzymane dla jednego uderzenia i gdy pojawia się jakiś sporny temat, jak na przykład dramy YouTube'owe, wyskakuje kilka niezadowolonych i robią dym. Robią dokładnie to samo, co spróbował zrobić kot. Rozkołysać nastroje buntu albo stworzyć silne wrażenie, że na forum są kłótnie i terror, a ja z modami jesteśmy kanaliami. Później te awantury rozgłosić, by zaszkodzić forum. Nie odeszli, a zostali zbanowani, wyrzuceni. Każdy z nich został oskarżony o zdradę, chęć przejęcia forum, what the fuck, oraz o multikonta. Była to cyniczna i zaplanowana akcja prowokacja. Dlaczego? Bo wiedzieli, kim jest Gulu, że mieszka u starszej pani od 10 lat, mieli dosyć jego kłamstw, oszczerstw, mizoginizmu, promowania patologii oraz gadania o kasie. Okazało się, że jego słowa to w większości kłamstwa, jego ezoteryka to kit i ciemnota. On sam okazał się małym chłopcem bez matury, mściwym. Pokazał na YouTubie 3 szuflady pełne leków, w tym bardzo mocnych painkillerów i psychotropów. Dodatkowo alkohol, tanie piwka, normalnie patola spod budki. Teraz na Wykopie zakłada konta zielonki i prymitywnie próbuje obrazić tych, którzy sobie tutaj spokojnie dyskutują. Oskarżył kilka osób bezpodstawnie o stalking, poszły pozwy do prokuratury. Według ludzi, którzy go słuchali, zobacz na Facebooku, to jest chory człowiek, psychicznie agresywny prowokator, żerujący na najniższych instynktach. Człowiek, który podał do sądu o pobicie 80-letnią matkę 60-letniej lekarki, u której mieszkam w domu i się stołuje. W międzyczasie tworzył chore wizje, jak kobiety są złe i wykorzystują mężczyznę. Fałszywy, mały, mściwy człowieczek. Po lekach ma jakieś urojenia, dewiacje, ciągle gada o analu, sraczki, defekacje, bąki. Bardzo źle to wygląda. Było 2-3 lata temu, że nie poradziłbym sobie z pewnym typem ataku, który był na mnie wykonany. Nie poradziłem sobie, kompletnie nie byłem przygotowany. I to samo by wcześniej czy później mnie spotkało i tak samo bym upadł. Teraz, powiedzmy, już mam dużo więcej wiedzy, dużo lepiej wiem, jak to wszystko funkcjonuje. Jestem dużo bardziej samoświadomy, po prostu jestem dużo bardziej sprytny. Dużo rzeczy się nauczyłem. I teraz, powiedzmy, jak już jakieś tam wyroki, powiedzmy, będą, już będę miał jakieś oczyszczone pole z tych najgorszych nienawistników, tak, którzy na moją rodzinę się po prostu zaczajają, tak, żeby to wszystko zniszczyć, życie, firmę, wszystko, co tylko osiągnąłem. I teraz, powiedzmy, że jestem w stanie gdzieś iść wyżej. Będę się bronił, nie pozwolę im zniszczyć siebie, czy swoich bliskich, czy przyjaciół. Jeśli mnie napadną i będę musiał się bronić, to się będę bronił porządnie, tak jak trzeba, ale bez nienawiści do nich. I to jest największy sukces. Oni mi mówią, pokaż sukcesy. No jak pokazać coś takiego? No ktoś powie, może jesteś lamusem, tak? Kilkanaście lat ci krzywdę zrobili, a ty się nie mścisz. Nie jestem lamusem, wszyscy mają sprawy sądowe. Wszyscy, jeszcze będą mieli jeszcze więcej. Zrobiłem, co mogę jako praworządny obywatel. Więc... Natomiast ja muszę być, bo inaczej rozprawa będzie... odroczona i 2 lata horroru, tak, co ten gościu mi zrobił w życiu, te wyzwiska, te groźby, to po prostu to jest coś nieprawdopodobnego, co on odwalił, ten gościu, więc no ja doprowadzę do tego, chcę doprowadzić do tego, żeby on został skazany, a potem oczywiście odszkodowania i lecimy z kolejnymi, natomiast pan se... Oh,
Jak się znalazłeś na tej wyborczej, ewentualnie skąd to wszystko, powiedzmy, już było w kontynuacji na forum? Jedną z osób, które komentowały Mareczka w dosyć ostry sposób, był Łukasz. Łukasz prowadził bloga, takiego niszowego bloga na Onecie, i on bardzo mnie lubił, u mnie też parę razy skomentował. No i kiedyś w korespondencji zwykłej, prywatnej, powiedział, napisał coś takiego, że zobacz, co Mareczek robi na wyborczej, nie? Zajrzałem tam, skomentowałem. Moi drodzy, ja komentowałem tam może 2 tygodnie. Bo mi się to znudziło. Było tam tyle osób, które robiły z Mareczka, no nie wiem, czy to dobre słowo robiły, bo często uważam, że on sam z siebie robi, które robiły z siebie, z niego debila, że no, że ja się źle czuję na takim poziomie, że tak powiem. Źle się czuję, no, po prostu. Ja mam swój poziom pewien, poziom dyskusji, ja nie lubię przekleństw, nie lubię wyzywania, nie znoszę wręcz tego. W związku z tym, w momencie, kiedy przeczytałem to, co na niego piszą, to zaczęło mi go być żal, szkoda. Żal i szkoda, no bo... No bo tam nie liczyłem oczywiście tego. Ja sobie dałem z Mareczkiem spokój, bo takim ludziom się schodzi z drogi po prostu. No. Jest to ten typ człowieka, który się uczepi, będzie pamiętał, będzie pamiętliwy, będzie złośliwy, będzie szyderczy, co zresztą kolejne lata pokazały. Ja pokazywałem. Skąd ta dziwne wchodzi i się zaczyna, czemu gadam o hejterach? Te osoby o niczym nie mówią, tylko o tym, że za dużo o hejterach gadam. Dziwnie się odpalają. Więc powiem ci tak, no jaka promocja, jak zrobili ze mnie, wiesz, no niby tak elegancko sugerując, że jest promowanie pedofilii, że jestem męską prostytutką, no jaka promocja? Powiem ci tak, gdziekolwiek coś o mnie nagrają, a było kilka miejsc, gdzie nagrali o mnie pozytywnie, to natychmiast wchodzą hejterzy i zaczynają srać tam na mnie, na moją rodzinę, zaczynają szczerstwa pisać. Nie da się z tym wygrać, bo ja nie będę siedział i z 6 czy 7 osobami się szarpał, które czerpią rozkosz z obsrania mnie, bo ja muszę zapłacić podatki, jak słynny major Skłodowski, muszę zapłacić ZUS-y, SRUS-y, podatki, muszę się z hejterami, bo ich to, co robią, ładuje. Gdy oni robią oszczerstwa, to oni czują wewnętrznie, że się ładują. Dla nich to jest rozkosz. A dla mnie to jest przykre. No, to nic przyjemnego, no, tłumaczyć się, że nie jest się męską prostytutką, tak? No co mam zrobić? No pokazałem w sądzie zarobki, pokazałem oświadczenie mojej przyjaciółki. No dobra, no hejterzy mówią, że ją zmusiłem, tak? No ale to pozostają moje zarobki. No jak mam być utrzymankiem przy moich zarobkach, tak? No pytałem, no nikt z nich nie potrafi odpowiedzieć, no. Na tamtym forum raczej siedzą cicho, traktuję je jako ciekawostkę. Część tematów w sumie mówi prawdę, ale też są tam tematy, gdzie ludzie wylewają nienawiść do kobiet. Z tego mam niemały ubaw. Ale wróćmy do tematu. Dobrze pamiętam, jak zrobił listę banów ludzi, którzy byli spoko, włącznie z tobą. Teraz zajrzałem, to majaczenie u niego wkracza na nowy poziom. Kolejni banowani i nawet nie bardzo wiadomo za co. Część fajnych osób sama się ulotniła pod pretekstem potrzeby prywatności, a tak naprawdę widzą, co jest grane. Przecież ja nie mam nic do Skody. Bardzo fajne samochody, Oktawie są bardzo fajne auta. Musiałbym być wariatem, żeby mieć coś do marki samochodowej. Tylko chodzi o to, że no ktoś, kto ma Fabię w LPG, nie powinien się porównywać do dużo większych od niego ludzi, tak? Był taki osobnik, no i trzeba było go skacić, żeby znał swoje miejsce w szeregu, i to zrobiłem w sposób łagodny i miły, myślę, mam nadzieję. Więc Skoda bardzo fajne auto. Panek Szparek, tutaj takie kolejne szybkie pytanie odnośnie Skody Fabii. Czy faktycznie takie coś miało miejsce i skąd to się wzięło? Ale co? Czy ta Skoda Fabia jest faktycznie na podwoziu Opla i nie, tak nie. dalej? Podwozie Opla to była moja pomyłka, która została od razu skopiowana przez trola Bagiego i dana Mareczkowi. Później była z tego polewa. Ja oczywiście się pomyliłem, to nie miało być Opel, tylko Volkswagen. Moja pomyłka, no nie myślałem wtedy, że głupia pomyłka, no gdyby tak zrobić,
jakiś miks z pomyłek Kotońskiego, to by było nieźle. Na przykład ostatni mężczyzna potrzebuje prawdziwego mężczyzny. Ale śmieszycie jest to, że ja kupiłem ten samochód w 2011 roku, dzisiaj mamy 2019. Jest to jedyny chyba w historii przypadek, kiedy jakiś się czepia pomyłki, zwyczajnej pomyłki. Każdemu się. Ja bym bardzo chciał zdementować. Moja Skoda, dawna oczywiście, bo od 2 lat mam nowy samochód, nigdy nie miała instalacji gazowej. To w gazie pojawiło się wtedy, kiedy ja napisałem o tym, jak fajnie sobie podróżować z nogą na gazie. Czyli znowu przeinaczenie. Już nie gadają o tych hejterach, szanowni państwo, nie ma co gadać. To będzie załatwiane w sądach w Częstochowie, we Wrocławiu, także w innym mieście. No tak, o tym Odyssey słyszałem, ale BitChute nie możesz kasować komentarzy. Dziękuję bardzo za coś takiego. I to tam oparte jest jeszcze na czymś, już nie pamiętam, to Gehenna po prostu było. Nie daj Boże tam być w ogóle. Nie radzę, żeby ktoś założył konto. No i co, Odyssey.com, tak? To pewnie z rana znowu będzie kasowanie komentarzy z bluzgami, bo za każdym razem, jak jakieś większe pieniądze są wpłacane, to oni szaleją, tak? Ale to tam 2-3 dni trochę poszaleją i trochę więcej powyzywają i tam dużo nie ma jakichś tam strasznych rzeczy. O, zaczyna się, a ty tam nie złamałeś ich regulaminu. Oczywiście, że nie złamałem regulaminu. Po prostu poszła cała masa zgłoszeń, że złamałem regulamin. Pisaliśmy, w jakim punkcie złamałem regulamin. To dostałem tylko regulamin do przeczytania, ale nic mi nie wskazano. To były pieniądze, które włożył wtedy w funkcjonowanie swojego konta na stronie Vimeo. W rzeczywistości jednak, według informacji, które pan Marek sam podaje, jego kanał na Vimeo został skasowany za nieprzestrzeganie regulaminu tej platformy. Dostałem kolejnego maila, że naruszyłem prawa Vimeo. I niestety kanał zostanie w ciągu 24 godzin skasowany. Bernard, słuchaj, nie można komentarzy usuwać. Sobie zdajesz sprawę, co bym ja tam miał? Nie możesz komentarzy usuwać, to jest tragedia, bo przecież by pisali, co by chcieli. Nie możesz usunąć komentarzy. No nie wierzyłem z kolegami, jak żeśmy się o tym dowiedzieli. Niewiarygodne. Może coś teraz zmienili, ale to był dramat. Ale cały czas to próbują. Cały czas zgłaszają kanały, cały czas próbują mnie uwalić w każdy możliwy sposób. Donosy do wszystkich instytucji w Polsce. Dobra, zamykamy temat, bo zaraz będą wchodziły dziwne konta, których dawno nie widziałem i zaraz się zacznie, że znowu gadam o hejterach. Kolejny raz zostały wyrzucone pieniądze, zmarnotrawiony czas i zignorowani słuchacze, bo butny guru nie uczy się na błędach. Ponownie nie docierały żadne wskazówki, uwagi, prośby, bo przecież kasa łatwo przychodzi, to i odejść sobie może swobodnie. 15 tysięcy złotych, tyle kosztowała cyberguru wojenka z byłymi użytkownikami forum. I co? Nic się nie stało, ludziska, nic się nie stało. Głupi naród znowu sypnie grosze na poradnictwo dyletanta i pisarskie beztalencie. I tak w kółko od lat. Znowu będą wysłuchiwać o Sławku, hejterach, akcjach wywiadowczych i o niczym innym, rzeczowym, wartościowym, jedynie o urojonych wrogach. Urojonych, bo jak dotąd nie ma żadnych dowodów na prześladowanie. Nie ma wyroków i cyberguru nie ma prawa pomawiać publicznie o jakieś wymyślone przez siebie przewinienia. Jeden z krytyków, nie chcę mówić który, śledził nas, gdy chodziliśmy po Wrocławiu, jadąc na rowerze. No i faktycznie, jak kolega zwrócił uwagę, to faktycznie zauważyłem, było strasznie gorąco we Wrocławiu, a tutaj chyba były 3 warstwy ubrań, jakaś czapka chyba tak, założony kaptur na głowę i na rowerze, tak? Także byliśmy kamerowani, podejrzewam, że nie tylko przez tę jedną osobę. Pewnie za to, co napiszą, zostanę uznany za wywrotowca forumowego, ale Marek, mam wrażenie, że zaczynasz popadać w paranoję. O ile rozumiałem ciebie przez to, co cię spotkało, to po ostatnich postach zaczynam mieć wrażenie, że naprawdę przesadzasz. Bo takie porównania do oblężonej twierdzy, przeciw której są wszystkie narody świata, za wyjątkiem Węgier i Watykanu, to ja sobie mogę posłuchać o 19:30 na pewnym kanale telewizyjnym. Znajmę wiarę, Marku. Naprawdę. Dwie perspektywy. Wydaje mi się, podobnie jak powyżej koledze, że panie Marku, przesadzasz. Nie warto wdawać się w czynną walkę, ani w walkę z niewidzialnym wrogiem w swojej głowie. Sprawa dram YouTube'owych była bardzo kontrowersyjna i forum podzieliła. Sprowokowała nawet odejście w mało smacznym stylu kontrowersyjnego, lecz wieloletniego i dosyć zasłużonego użytkownika Gluxa. Jednak to nie tak, że ekipa wykopu robi dywersję. Chyba.
I warto jeszcze powiedzieć, że to było takie cierpienie, ja byłem tak czasami rozbity, że trudno sobie to wyobrazić. To jest tak okropne cierpienie, takie prześladowanie systematyczne. Ja się wcale nie dziwię, że ludzie popełniają samobójstwo, bo ja było wiele razy sytuacja, zwłaszcza jak to się zaczynało ze 12 lat temu, że ja już byłem blisko tej decyzji. To jest cierpienie nie do wytrzymania. I teraz człowiek, który już po prostu nie może, chce po prostu uciec od bólu. Nie potrafi sobie inaczej poradzić. Wątki się ze sobą łączą. Zrozumcie teraz, pod jaką presją byłem, pod jakim ciągłym ciśnieniem i takim lękiem przed rozprawieniem się z ciążącymi na mnie rzeczami, z doprowadzeniem pewnych rzeczy do końca. I to tak przyczyniało się do tego wzmagania istniejącego we mnie poczucia presji, że po krótkim czasie musiałem brać Xanax, żeby sobie radzić z tymi stanami lękowymi, które mnie spotykały. Całość tak mocno przyczyniała się do tej presji, którą wtedy bardzo mocno odczuwałem, że w efekcie w listopadzie spotkał mnie najgorszy epizod depresyjny w całym moim życiu. Przez długi czas miałem wtedy nawet problemy z wyjściem z łóżka. Napisałem, mam wrażenie, że zaczynasz popadać w paranoję, a nie, że zarzucam ci zaburzenia psychiczne, więc nie przekręcajmy. Napisałem to w wyraźnym kontekście, że część użytkowników może odbierać całą sytuację, że każdy może stać się podejrzanym. W żadnym momencie nie twierdziłem i nie twierdzę, że masz zaburzenia psychiczne, więc naprawdę nie dodawajmy sobie na tym forum coś więcej niż jest mówione, bo te forum słynie z siły argumentu, a nie argumentu siły. Nie wiem, jakie doświadczenie ma Samiec 92, nie interesuje mnie to. Natomiast ja ci w delikatny sposób próbowałem przekazać dobrą radę, a ty odbierasz to jako atak. Sam jestem jednym z administratorów dużego portalu. Co prawda nie ma formy forum, więc ilość treści do moderacji i kontroli użytkowników jest znacznie mniejsza, ale uwierz mi, że przy kilku tysiącach do ponad 20 tysięcy w niektóre dni odwiedzin dziennie, nie warto wprowadzać dużo zmian nagle z formą komunikatu w trybie rozkazującym. Z doświadczenia nie wpływa to dobrze na statystykę. I tylko tyle chciałem ci przekazać moim wcześniejszym postem. Zrobisz, co będziesz chcieć, bo to twój biznes. Natomiast mi chodzi o to, żeby nie wprowadzać atmosfery, że jak w danym temacie ktoś ma inne zdanie, to stawiać go pod ścianą na zasadzie albo z nami, albo przeciw nam. Bo wtedy nie będzie ci ubywać użytkowników ze względu na hejt, tylko przez to, że zatraci się atmosfera na tym forum całkiem. I mówiąc wprost, ludzie odejdą, bo będą się bali pisać. Tylko to staram się przekazać jako konstruktywną krytykę, więc zarzucanie mi hejtu, stalkingu po tylu latach na forum, gdzie w komentarzach podkreślałem, żebyś z nimi walczył. No znajmy miarę, naprawdę. Marku, ja nie mam pretensji, ja po prostu staram się ci przekazać, że forma walki ma znaczenie, bo to od niej decyduje, czy szkodę poniesie większa czy mniejsza ilość osób postronnych, a od tej ilości zależy publiczna opinia o tej wojnie. I pisma prawne to jest, po prostu to tyle czasu zajmuje, właśnie między innymi do prokuratury teraz wysyłałem i wczoraj, i czekajcie, dzisiaj jest czwartek, we wtorek wysyłałem, dzisiaj właśnie byłem na poczcie z kilkoma listami, całe kupy papierów, sądy, prokuratury, no cały czas to wysyłamy. Znaczy ja wysyłam, ale są zbierane informacje przez innych, no mniejsza z tym. To chyba Państwo, niektórzy z Was chyba wiecie, jak wygląda ten hejt, bo nie wszyscy po prostu wiedzą. Większość ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić tego, że przez lata zorganizowanych kilkanaście ludzi w grupie systematycznie działa, żeby jedną osobę zniszczyć, żeby znaleźć kogoś, żeby mnie po prostu zabił fizycznie, no bo to już takie wiecie, że już był ktoś, kto miał poradniki skrytobójstw, robienia ładunków wybuchowych i tak dalej, więc to już były przymiarki już dawno temu do tego. Kogoś, kto mnie czy zaatakuje nożem, czy mojej przyjaciółce zrobi krzywdę.
nietypowa audycja. Chciałbym Państwu opowiedzieć w ogóle taki mały wycinek mojej rzeczywistości, żeby Państwo zobaczyli. To jest tylko mała część spraw, która mnie dotyka w związku z hejterami. I chciałbym Państwu coś opowiedzieć, oczywiście mam w tym swój cel. Oprócz bezustannych bluzgów, gruźb i wyzwisk, oprócz zniszczenia mi opinii, na którą pracowałem bardzo ciężko ostatnich kilkanaście lat, od czasu do czasu hejterzy robią mi świństwa, mojej rodzinie, moim bliskim. Tak więc miałem dostać jakąś przesyłkę. Dlatego zawsze Wam powtarzam, bądźcie na forum uważni. Nie wchodźcie na żadne linki od dziwnych osób. Nie reagujcie, jak ładna dziewczyna chce się z Wami spotkać i dziwne pytania Wam zadaje, bo oni zrobią wszystko, żeby Wam zaszkodzić. I zrobiono już tak wielu osobom. Niestety, ale na każdych forach są drapieżniki, są psychopaci i są polowania. No pamiętajcie, że chłopa najłatwiej zagiąć w ten sposób, że ładna dziewczyna, zdjęcie z jakiegoś zachodniego serwera i ty myślisz, że Pana Boga za nogi złapałeś. Już nie chcę Wam mówić, jakie próby były, jakie na przykład ktoś miał takie próby, była dziewczyna, która no swoje zdjęcia dawała, chciała się umówić, pokazywała się nawet na żywo. A, dobra. Zaczął mnie podbierać na uległą Violetkę 19, czyli nazwa gwarantuje, że jest to osoba pełnoletnia. Natomiast z treści korespondencji, czy tam wymiany na początku jakby wiadomości na samym portalu, a później po przejściu na maila, co jest bardzo dziwne, i bądź razie zaczął mnie podbierać, przeszliśmy na maila i zaczęliśmy na tym mailu, powiedzmy, pisać, ale zaczął to robić w bardzo głupi sposób, wręcz natrętny, a daj zdjęcie, wysyłać jakieś zdjęcia, no zdjęcia typowo ruskie, z jakiegoś ruskiego portalu, no dziewczyna w ogóle no rosyjskiej urody. I to był jeden z moich największych błędów, że pozwoliłem na to, żeby osoba nienawidząca mnie trafiła tutaj, bo trafiła. Przełem się osobą, która po latach okazało się, że sama w ogóle mówić nie umie sepleni i no bardzo dziwacznie się zachowuje, bardzo przykrym jest oglądanie tego człowieka, gdy mówi, no i no, nigdy mu się nic nie udało, jeśli chodzi o jakiekolwiek przemawiania, a pracuję właśnie z przemawiania, więc uwierzyłem komuś, kto nie dość, że mi źle życzył, ale był już w tamtym momencie dużo mniej sprawny ode mnie. Więc mówię, no to jest nie w porządku i troszkę mam do siebie winę, bo trzeba. Pozdrawiam serdecznie, Tomku też Cię pozdrawiam, nie mam winy, ale to jest normalne, też nie mam do siebie winy, nawet z ojcem często jak pojawia się groźba cukrzycy i tak dalej, ale do nikogo winy nie mam, to sam tam grono hejterów, tak, groźby śmierci, groźby podrzucenia pedofilii, że tam ekipa więzienia opłacona, tak, do twelenia mnie i tak dalej, groźby no pobicia, tak, to już norma, jeden z panów, najprawdopodobniej pan detektyw, robił zdjęcia, potem wrzucał je do internetu, żeby mnie zastraszyć. Cały czas oczernianie, tak, namawianie innych youtuberów, żeby nagrywali na mój temat, to jest norma. Ja się nie pojawię na zlocie na żywo, nie dlatego, że jestem tchórzem, tylko nie chcę, żeby tam miały miejsce jakieś dziwne zdarzenia. No ja raczej za szybko się nie spotkam, natomiast planuję, że w ciągu najbliższych kilku lat no raczej na pewno będę jeździł na jakieś takie wykłady z wieloma ludźmi, ale to już zadbam, żeby było kilku eleganckich chłopaków, ostrych chłopaków ze mną, żeby no nie było sytuacji. W obecnej chwili no niestety jest niebezpieczeństwo, że mogłoby się no, coś złego stać ze mną, tak? Czy ktoś by próbował mnie pobić, czy gdzieś noża bym dostał, to wszystko jest możliwe. Oświadczenie o usunięciu konta. Z uwagi na obłędne, kłamliwe zastraszanie przez Marunia oraz Reda, bez przerośniętego ego, podanie mnie do sądu pod fałszywymi zarzutami, które noszą znamiona pieniactwa sądowego i prawnego trollingu, stwierdziłem, że jestem zmuszony w tej sytuacji skasować konto. Jeśli mam mieć sprawę za wolność słowa, zapisanie tego, co myślę, to chyba faktycznie odpuszczę. Mam inne rzeczy do roboty niż łażenie po sądach i spotkanie się z kanistrem w sztumie, a stylu pisania też nie zmienię. Z drugiej strony stwierdzam, że potwierdza się absolutnie wszystko, co pisali tutaj Debaskato oraz Vincent o charakterze stylu działania i mentalności wiadomych osób. Tak, udało się wam mnie zestalkować i zastraszyć w stylu Pragi Południe. O, sorry, w stylu Ali McBeal. Mam nadzieję, że poprawi to sytuację z IBS-em. Jednocześnie dziękuję, bo uwolnią trochę czasu na inne ważne sprawy. Myślę, że to mnie trzyma na powierzchni, bo naprawdę ten hejt wobec mnie, to oczernianie, wzywanie policji ciągle do domu CBS-u, pisanie donosów na moją przyjaciółkę, która jest przecież po trzech ciężkich zawałach serca, niszczenie jej opinii w izbie lekarskiej, to wszystko, plus groźby, wiadomo, strony hejterskie, kanister, to jest ta sama osoba od 11 lat, pan Janusz Sekuła, tak, aka Krzysztofer, toczą się sprawy postępowania,
jeden z panów zapowiedział, że zgwałci brutalnie, w sposób podły i brutalny moją matkę, że załatwił mi tam coś w psychiatryku. No słuchajcie, to po prostu już jest tyle draństw wobec mnie. Chciałbym uczciwie zarobić pieniążki, ale raczej nie za prędko. Chciałbym uczciwie zarobić pieniążki, ale raczej nie za prędko, pani Małgosiu. Jeszcze takie małe podsumowanie przez pewnego pana, a mówiące o tym, jak postrzegają redaktora inni użytkownicy internetu. Jeśli ten pan, którego tutaj urywki tekstu cytuję, poczuje się niedoceniony tym, iż nie umieściłam nazwy jego kanału na Facebooku, mogę to zrobić, ale lepiej unikać po takich słowach krytyki ujawniania swoich danych. Dzisiejszy wpis dotyczyć będzie moich spostrzeżeń dotyczących prowadzącego kanał na platformie YouTube o nazwie Radio Samiec 2. Mam kilka refleksji dotyczących tego pana, którymi z przyjemnością podzielę się z wami w charakterze wolnej, nieskrępowanej wymiany opinii. Do napisania tego soczystego wpisu zdeterminował mnie bezpośrednio tzw. shadowban, którym uraczył mnie pan Marek. Subskrybowałem kanał Radio Samiec przez około 2 lata, może trochę ponad. Na swój wizerunek w moich oczach, mówiąc delikatnie, nie jest zbyt przychylny, pan Marek zaczął pracować około rok temu. W nagraniach coraz częściej zamiast tytułowej tematyki zaczynał się tematyczny Hyde Park. Wiadomo, kanał zyskiwał nowych odbiorców, więc autor też częściej wplatał w treści wątki prywatne. W ramach zacieśnienia więzi z odbiorcami ten zabieg jest całkiem sensowny i często potrzebny. Sami słuchacze jako często utożsamiamy się z autorem i zwyczajnie po ludzku jesteśmy ciekawi, jakim jest człowiek prywatnie. Oczywiste, nic z tym dziwnego. We wszystkim jednak warto znać umiar. Odpowiednie proporcje mikstury. W moim odczuciu odpowiednie proporcje mikstury o nazwie Dobra Audycja zostały, mówiąc kolokwialnie, spierdolone w chuj. Z kanału, którego zamysłem była walka o prawa kobiet i sprawiedliwość, stał się w moich odczuciach kanałem ściekowym, przez który autor pompuje wiadra swoich frustracji, samotności, często też niewiedzy, dotykającej nowych tematów, o których nie ma pojęcia, takich jak chociażby ekonomia i polityka, ignorancji i gówna. Gówna, można by wręcz odnieść wrażenie, dosłownie. Wracając do sedna. Audycje przestały być dla mnie ciekawymi audycjami, a stały się skowytem. Pan Marek ujada i skomle co audycję, jak skrzyżony psiak, któremu ktoś dano na ogon. To stała tendencja i konsekwentnie utrzymuje się do dzisiaj. Sprawdzałem kilka dni temu. Swoją drogą to takim śmieszne i trochę abstrakcyjne, że jakieś 3 osoby z internetu są w stanie może realnie wpłynąć na rację autora, wręcz permanentnie pogrążyć markę Radia Samiec i sam autorytet pana Marka, jego życie i karierę. To tylko świadczy o tym, że Radio Samiec nie jest marką, a pan Marek nie ma autorytetu. Nasuwa mi się roboczy nagłówek. Radio Samiec to Radio Samiec Beta, prowadzone przez frustrata, który jest w stanie się przewrócić po kichnięciu kilku osób z internetu. Można odnieść wrażenie, że nie chce rozwiązać problemu, bo nie będzie miał problemu do rozwiązania. Według mnie to kwestia podejścia, realnego zagrożenia. Realnego zagrożenia te osoby nie stwarzają. Po co więc regularnie skomleć? Zapytałby Szary Kowalski. Po co więc to regularne skomlenie? Pytam ja. Z tego co wiem, nikt na pana Marka nie napadł. Nie doszło do rękoczynów, ani nawet fizycznego kontaktu. Na zwykłej wymiany zdań z tymi 3 śmiertelnymi zagrożeniami.
Ten materiał 3 razy zmieniał swoją zawartość i zakres tematyczny. To, o czym tylko wspomnę, miało być w pewnym momencie rozbudowaną częścią. Jednakże tyle się dzieje w tym temacie, że warto poczekać, ile ofiar będzie na końcu wydarzeń i jakiego stopnia poparzenia odniosą. Choć dziś przeczytałam zdanie mądrej osoby, która twierdzi, że redaktor właśnie doznaje rozległej amnezji i nikomu nie odpowie na pytania, ja jednak je zadam. Pierwsze. Czy po miesiącach białorycerzenia dotyczącego pseudoterapeutki Joanny LL wystosuje pan słowa samokrytyki? Drugie. Czy w obliczu nabierającej rozpędu akcji projektu Prozac przeciwko pani pseudopsycholog Joannie LL zamierza pan przeprosić pana Adama za pozwanie go, za pozwanie chorej i udręczonej osoby w imię osobistej zemsty na blogerze? Trzecie. Czy po miesiącach opowiadania o cudowności Joanny LL i cieszeniu się wraz z nią z tego, jak to zniszczy ona sądownie pana Adama, zamierza pan umieścić przeprosiny na swoim forum w prawym górnym rogu, tam gdzie wiszą przeprosiny osób przez pana postraszonych pozwami. Czwarte. Czy pomimo udokumentowanej znajomości z tą osobą będzie pan udawał, że jej nie zna? Już kilkakrotnie doznawał pan amnezji, na przykład w sprawie osoby o niku Ruda, stąd hasło krytyków, które już przeszło do kanonu, gdy chodzi o pana zaniki pamięci. Ruda? Jaka Ruda? Nie znam żadnej Rudej. Przypomnę, że tak znikły gdzieś opowieści o wyjeździe do Londynu, aby tam zeznawać przeciwko pewnemu panu. Nagle zapomniał pan o zwiedzaniu i o pomocy służbom brytyjskim. Przypomnę też, że po raz kolejny gdzieś bezpowrotnie zaginęła Anna Janiak. Może mieszka już w domu samca, o którym pan rozprawiał bodajże 2 lata temu. Piąte. Czy ostatnie opowieści o konieczności zaciągnięcia kredytów, aby móc wytoczyć działa przeciwko kolejnym krytykom, aby na pewno dotyczą tych okoliczności? Czy też próbuje pan zdobyć fundusze na nowe garnitury do telewizji, kiedy ta będzie kręcić materiał interwencyjny o Joannie LL? Szóste. Pana przyjaciółka zawsze była informowana o pana kłopotach, grożących jej niebezpieczeństwach i tym podobne. Czy teraz jest na bieżąco informowana o nieetycznej działalności Joanny LL? Czy to aby nie wpłynie na jej zdrowie, kiedy się dowie, kogo pan wspierał? Siódme. Czemu pana prawnicy nie ostrzegli pana przed brnięciem w spółkę z Joanną LL? Od razu zapowiadam, żadnych dyskusji z trollami nie podejmę. A odpowiedzieć na krytykę tego materiału mogą tylko samemu redaktorowi, choć ten odwagi do polemik nie ma, jeśli nie ma namiarów na swego oponenta. Jego polemika nazywa się pozew. Tymczasem żegnam ozięble redaktora, licząc na odpowiedź, chociażby w stronę swoich fanów. Proszę walczyć na merytorykę, a nie na płacze i żale. Jeden z krytyków, nie chcę mówić który, śledził nas, gdy chodziliśmy po Wrocławiu, jadąc na rowerze. Dobra, już się zaczyna, że hejtera gada. O Boże, dobra, kończymy, szanowni państwo, bo może macie i rację.